Na początek mała zagadka. Skoro jeśli porównamy do siebie dwa takie same stringi i dostaniemy true, oraz jeśli porównamy do siebie dwa takie same numbery i dostaniemy true, to dlaczego porównując do siebie dwa obiekty, dostajemy false? Albo dlaczego porównując do siebie dwie tablice, dostajemy false. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, dlaczego tak się dzieje, to bez obaw, bo w tym odcinku je wyjaśnimy. Porozmawiamy o jednym z najważniejszych mechanizmów nie tylko w JavaScriptie, ale w całym programowaniu. O mechanizmie, który powoduje ogrom bugów, ogrom problemów na rekrutacjach i jest prawdziwym koszmarem osób zaczynających swoją przygodę z frontendem. Porozmawiamy o referencji, o typach prymitywnych, o przekazywaniu przez referencję i przez wartość oraz o porównywaniu ze sobą referencji. Ale zacznijmy od podstaw. W JS wyróżniamy dwa typy danych. Pierwszy z nich to primitive values, czyli tak zwane prymitywy. Primitywy to wszystkie wartości String, Number, Boolean, Undefined, Null, BigInt i Symbol. Drugi typ danych to non-primitive. Zaliczamy do nich m.in. obiekty, tablice czy funkcje. I oczywiście te dwa typy danych mogą ze sobą współpracować. Przykładowo, możemy wykorzystywać typy prymitywne, żeby opisywać pola obiektów. Pomyślmy o życiowym przykładzie i wyobraźmy sobie, że zamawiamy nową bluzę z kapturem żeby zaprezentować ją jako obiekt, możemy opisać jej brand za pomocą stringa, kolor również za pomocą stringa, rozmiar za pomocą stringa i cenę za pomocą numbera. Ale wyobraźmy sobie, że niechcący dodaliśmy do naszego koszyka drugą taką samą bluzę. I w momencie, kiedy odbierzemy paczkę i położymy obok siebie te dwie bluzy na łóżku, to bez zwątpienia możemy powiedzieć, że mają taki sam kolor. I to samo możemy powiedzieć o polach kolor naszych obiektów. Są takie same. String Red to zawsze będzie string Red, nieważne gdzie go użyjemy. Sytuacja wygląda tak samo dla pozostałych pól. Bluzy mają taką samą markę, taką samą cenę i taki sam rozmiar, ale pomimo tego, że bluzy są opisywane przez dokładnie takie same wartości, to nie są one tymi samymi bluzami. Mamy do czynienia z dwiema różnymi bluzami, które wyglądają tak samo. Z obiektami jest podobnie. Pomimo tego, że ich pola wyglądają identycznie, to dwa obiekty stworzone osobno nie są sobie równe. Podobną analogię możemy zastosować dla tablic. Wyobraźmy sobie, że ktoś pyta nas o naszych ulubionych wokalistów. Możemy to zaprezentować za pomocą tablicy. Nasz rozmówca jest dociekliwy i pyta o naszych idoli. Ich listę również możemy zaprezentować za pomocą tablicy, i tak się składa, że naszymi idolami są te same osoby, które są naszymi ulubionymi wokalistami. Czy możemy powiedzieć, że nasz ulubiony artysta to również nasz największy idol? Oczywiście, że tak. Jeśli porównamy pierwszy element tablicy Fab Singers do pierwszego elementu tablicy Idols, to tak naprawdę porównujemy do siebie dwa takie same stringi. Tak samo możemy sprawdzić drugi element tablicy i też dostaniemy true. Ale jeśli porównamy te dwie tablice do siebie, to dostaniemy false, bo mimo tego, że wyglądają one tak samo, to nie są tymi samymi tablicami. Zresztą tak samo jest w życiu. Z biegiem lat możemy znaleźć kolejnego idola, który niekoniecznie musi być piosenkarzem. I tak nasze tablice nie będą już wyglądały identycznie. Jeśli pomyślimy o tym z perspektywy technicznej, to za każdym razem, gdy tworzymy jakąś non-primitive value, czyli np. obiekt, tablicę czy funkcję, to jest ona przypisywana w pamięci do konkretnego adresu. Nie musimy się przejmować tym, jak ten adres jest tworzony, jak jest zapisany, albo co oznacza. Musimy jednak zapamiętać, że każdy adres przechowuje tylko jedną wartość. Dlatego, kiedy tworzymy wartości non-primitive i przypisujemy je do stałych czy zmiennych, to tak naprawdę te stałe lub zmienne przechowują jedynie tak zwaną referencję do adresów tych wartości. To trochę tak, jakbyśmy dodawali nowy kontakt w telefonie. Tworzymy jedynie referencję do telefonu innej osoby, a nie kopiujemy jej telefon na nasz. Kiedy porównujemy za sobą wartości non-primitive, to porównujemy właśnie ich referencje, czyli wskaźniki do ich adresów. Jeśli więc stworzymy dwa osobne obiekty, i porównamy je do siebie, to otrzymamy false, bo mimo tego, że obiekty wyglądają identycznie, to są przechowywane pod dwoma różnymi adresami i mają dwie różne referencje. Nazywamy to porównaniem po referencji. Z kolei, kiedy porównujemy prymitywy, to nie patrzymy na to, pod jakim adresem są przechowywane, po prostu sprawdzamy, czy ich wartości są sobie równe. To nazywamy porównaniem po wartości. Zabawa zaczyna się w momencie, gdy przekazujemy wartości na prawo i lewo. Stwórzmy zmienną number i przypiszmy do niej wartość 1. Stwórzmy kolejną zmienną i przypiszmy do niej zmienną number. Oczywiście wartości są równe, bo obie to 1. Ale co się stanie, gdy nadpiszemy second number nową wartością? Console.log second number zwróci oczywiście 2, bo dopiero co je nadpisaliśmy. Ale console.log number pokaże 1. Co więcej, jeśli porównamy zmienne, to nie są sobie równe, mimo tego, że na początku stworzyliśmy jedną z drugiej. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy przypisujemy do zmiennej wartość prymitywną, to tak naprawdę nie przypisujemy do tej zmiennej żadnego adresu ani referencji. Przekazujemy kopię tej wartości. I kiedy definiujemy second number, to przekazując number również przekazujemy kopię wartości 1. Number i second number to teraz dwie niezależne zmienne. Oczywiście w pierwszym konsologu, jeśli porównamy je do siebie, to otrzymamy true, bo porównujemy jedynie wartości, które przetrzymują, czyli w tym momencie w obu przypadkach jest to kopia wartości 1. Ale kiedy zmienimy wartość second number i nadpiszemy ją dwójką, to w tym momencie second number przyjmuje po prostu nową wartość kopię wartości 2. Number pozostaje jednak nienaruszony. Dlatego przy drugim porównaniu number i second number porównujemy kopie jedynki i kopie dwójki. Tutaj nie porównujemy żadnych adresów ani żadnych referencji. Tak samo dzieje się dla stringów, co łatwo możemy sprawdzić. Tworzymy zmienne tekst i second text. I na podobnej zasadzie przypisujemy do nich wartość. Jak widzimy, zmienne są sobie równe, bo przetrzymują string. Tekst. Kiedy zmienimy jedną ze zmiennych, nieważne którą, to druga pozostaje nienaruszona. A jak to wygląda z obiektami? Tak jak powiedzieliśmy, w momencie tworzenia nowego obiektu przypisujemy go w pamięci do danego adresu. Jeśli stworzymy nowy obiekt i przypiszemy do niego pierwszy obiekt, to tak naprawdę nie kopiujemy pierwszego obiektu. Przekazujemy jedynie jego wirtualny adres. Nazywamy to przekazaniem po referencji. Kiedy porównamy ze sobą oba obiekty, to dostaniemy true, bo w końcu obiekty porównujemy po referencji. Skoro do drugiego obiektu przypisaliśmy adres pierwszego, to kiedy te adresy porównamy, musimy dostać true. Co się dzieje w momencie, gdy zmienimy jakieś pole pierwszego atrybutu? Oczywiście, po skonsologowaniu obiektu 1 widzimy, że wartość ulega zmianie. Ale jeśli wyświetlimy drugi obiekt, to widzimy, że wartość również uległa zmianie. Dzieje się tak dlatego, że oba obiekty wskazują dokładnie na ten sam adres. Jeśli wiele zmiennych wskazuje na ten sam adres, to zmieniając coś w jednej, będzie to miało wpływ na inne zmienne lub stałe. Możemy się o tym przekonać, nadpisując wartość drugiej zmiennej. Widzimy, że pola obiektu zostały zaktualizowane dla obu zmiennych. Co więcej, wartości obu zmiennych ciągle mają tę samą referencję. Zmieniając wartość pola obiektu, nie zmieniamy jego adresu, nie zmieniamy też jego referencji. To bardzo ważne. To trochę tak, jakby bluza, która kosztowała 299, nagle wpadła na promocję. Pomimo tego, że cena się zmieniła, to ciągle ta sama bluza. Skoro referencja się nie zmienia, to tak naprawdę definiując wartości non-primitive, Możemy skorzystać z konstów, bo nawet jeśli nadpisujemy ich pola lub elementy, to te stałe ciągle będą wskazywały na ten sam adres. Sprawa wygląda bardzo podobnie z tablicami. Jeśli stworzymy jedną tablicę na bazie drugiej, to mają one tę samą referencję, albo mówiąc inaczej, prowadzą pod ten sam adres. Kiedy dodamy do tablicy element, to oczywiście zobaczymy go w obu zmiennych, a ich referencje nie ulegną zmianie. To samo dzieje się, jeśli próbujemy po prostu podmienić dany element w tablicy. Możemy zmieniać więc pola obiektu i elementy tablic bez zmieniania ich referencji. Dzieje się tak, ponieważ obiekty i tablice w JS są mutowalne. Oznacza to, że ich zmienianie nie tworzy nowej wartości, tylko właśnie zmienia albo mówiąc po programistycznemu, mutuje starą wartość. Gdyby tablice i obiekty były niemutowalne, to tworzylibyśmy nowe obiekty i nowe referencje przy każdej zmianie. Na przykład przy zmianie wartości ich pól, lub elementów, lub ich dodaniu albo usunięciu. W zależności od kontekstu mutowalność albo bardzo pomaga, albo bardzo przeszkadza. W wielu nowych frontendowych bibliotekach czy frameworkach ma ona ogromne znaczenie. Na przykład w Reactie przy aktualizowaniu stanu lub używaniu efektów, albo w Angularze przy wykorzystywaniu change detection strategy on push. Nie będziemy o tym mówili w tym filmie, ale klucz sprawy jest takie, że często chcemy, żeby nasze obiekty i tablice zachowywały się tak, jakby były niemutowalne. Jak możemy to zrobić? Jeśli mamy obiekt i chcemy stworzyć inny obiekt, który wygląda tak samo, to po pierwsze możemy po prostu stworzyć go od nowa za pomocą klamer. Mam nadzieję, że rozumiecie już, że pomimo, że obiekty wyglądają tak samo, to nie są to te same obiekty i mają inną referencję. Ale w przypadku wielkich obiektów z dużą ilością pól albo obiektów podawanych na prawo i lewo, chcielibyśmy po prostu skopiować pola pierwszego obiektu, bez przepisywania ich z palca. Żeby to zrobić, zdecydowanie najprostszą metodą jest użycie tzw spread operatora. Wystarczy, że stworzymy nowy obiekt, a w nim przed nazwą obiektu, który chcemy skopiować, dodamy trzy kropki. I jeśli skonsologujemy teraz wszystkie nasze obiekty, żeby zobaczyć, czy wyglądają tak samo, to rzeczywiście. yet another person utworzony przy pomocą spread operatora wygląda dokładnie tak samo jak person, ale ma inną referencję. Co więcej, gdybyśmy chcieli zmienić albo dodać w nowym obiekcie jakieś pole, to wystarczy, że po użyciu spread operatora dodamy je zupełnie tak, jak pole w każdym innym obiekcie. Warto zwrócić uwagę, że jeśli teraz zmienimy coś w obiekcie Person, to nie dokonamy zmiany w yet another person. W końcu to dwa obiekty z inną referencją. Sprawa wygląda podobnie z tablicami. Jeśli mamy tablicę i na jej podstawie chcemy utworzyć nową tablicę z inną referencją. To ponownie możemy użyć spread operatora. Jeśli chcemy dodać element do nowej tablicy, to wystarczy, że dodamy go przed lub po spread operatorze, w zależności od tego, czy chcemy, żeby był na początku, czy na końcu. Warto wspomnieć, że przetwarzanie za pomocą metod takich jak filter, czy map, czy reduce również wiąże się z tworzeniem nowej tablicy. Jeśli stworzymy stałą Capitalized Pets, mapującą Pets, to będzie ona miała inną referencję niż Pets. I być może zastanawiacie się, w jakich scenariuszach to się przydaje. Cóż, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo wiele narzędzi bazuje na porównywaniu po referencji. Przykładowo, zadaniem większości frameworków jest w dużym uproszczeniu przedstawienie danych na ekranie. Możemy to zasymulować. Wyobraźmy sobie funkcję render, która jest odpowiedzialna właśnie za wyrenderowanie danych na stronie. W naszym przypadku powolny i ciężki proces renderowania zastąpi zwykły konsol log. Jeśli więc stworzymy na przykład listę owoców i spróbujemy ją wyrenderować, to konsola pokaże listę tych owoców. Możemy sobie teraz wyobrazić, że to wyświetlenie owoców w konsoli symuluje wyrysowanie elementów na ekranie w frontendowym frameworku. Frameworki często dokonują jednak optymalizacji. Jeśli wywołujemy funkcję render z tą samą wartością co poprzednio, to render jest omijany, żeby nie spowalniać dodatkowo aplikacji. No bo skoro dane się nie zmieniły, to widok też będzie taki sam, nie ma więc sensu renderować go na nowo. Możemy zasymulować to w naszej funkcji. Dodajmy globalną zmienną, do której będziemy przypisywali ostatnią wartość, z którą render był wywołany. Teraz w momencie wywołania render do last state przypisujemy aktualny state. Dzięki temu możemy w następnym wywołaniu sprawdzić, czy state jest takie samo jak last state. Jeśli są takie same, nie chcemy renderować aplikacji na nowo. Wychodzimy więc z funkcji, używając słowa return. Oznacza to, że to, co jest po nim, po prostu się nie wywoła. Jeśli jednak state i last state się różnią, to nie wywołujemy returna, tylko przechodzimy do dalszego kawałka kodu. Renderujemy stan i oczywiście nadpisujemy last state aktualnym stanem. Widzimy, że na razie wszystko działa poprawnie, bo wywołujemy dalej fruits i fruits się konsol logują. Zobaczmy, co stanie się, gdy wyrenderujemy 10. W naszej konsoli dalej pojawia się dziesiątka Mamy więc dwa rendery, ale w momencie, gdy wywołamy 10 jeszcze raz, zaraz po poprzednim wywołaniu render 10, to widzimy, że nowy render się nie pojawił. Dla sprawdzenia możemy jeszcze wyrenderować nowy stan, na przykład 12, i widzimy, że 12 jest renderowana. Mamy więc tylko 3 rendery, pomimo tego, że funkcję render wywołujemy cztery razy. A to dlatego, że kiedy wywołujemy render 10, nasz stan różni się od poprzedniego stanu, czyli tablicy Fruits. Konsologujemy więc ten stan. Do last state przypisujemy dziesiątkę i kończymy funkcję. Ponownie wywołujemy render 10. Nasz stan to teraz 10, ale nasz last state to również jest 10. Są sobie równe, dlatego wychodzimy z funkcji i nie wykonujemy dalszej logiki. I właśnie dlatego nie widzimy drugiego renderuje 10. Przechodzimy do renderuje 12. I w tym momencie State jest 12, a Last State dalej jest równe 10. Różnią się od siebie, więc ponownie wywołujemy naszą logikę symulującą renderowanie. Oczywiście jest to bardzo, bardzo uproszczony przykład, ale on ma tylko zobrazować, co się dzieje we frameworkach. Z dużym uproszczeniu Wyobraźmy sobie teraz, że wywołamy Render Fruits, a następnie do tablicy dodamy kolejny owoc. Co się stanie, gdy wywołamy Render Fruits po raz drugi? Nie widzimy drugiego konsologa. Dzieje się tak, dlatego, że po przy drugim wywołaniu state ma ciągle tę samą referencję, co Last state. Dlatego w momencie sprawdzenia, czy są sobie równe, otrzymujemy True i wychodzimy z funkcji. Nie wywołujemy więc nowego console loga i nie nadpisujemy starego stanu. W końcu my tylko dodaliśmy obiekt do tablicy, a nie zmieniliśmy jej referencji. W normalnej aplikacji, w normalnej aplikacji, która wyświetla stan na stronie, oznaczałoby to, że mamy rozjazd pomiędzy naszym stanem w aplikacji, która ma już cztery elementy, a naszym widokiem, który ciągle pokazuje 3 elementy, co jest bardzo, bardzo niepożądaną sytuacją. Jak to naprawić? Bardzo prosto. Wystarczy pozbyć się puszowania i wywołać render z nową tablicą, stworzoną na bazie starej, za pomocą spread operatora. Dzięki temu widzimy, że w konsoli pojawiają się dwa konsol logi, ten drugi już ze zwiększoną liczbą owoców. Dzieje się tak, ponieważ przy drugim renderze przekazaliśmy nową tablicę zbudowaną na bazie starej za pomocą spread operatora, do której dodatkowo wepchnęliśmy nasze cherry. Jeśli ten przykład nie ma dla Ciebie sensu, nie przejmuj się. Specjalnie zostawiłem go na koniec, bo nie są to najprostsze tematy. Najważniejsze, co musisz zapamiętać, to fakt, że obiekty i tablice w JS są mutowalne. W przyszłości możesz trafić na sytuację, w której trzeba będzie po zmienieniu ich pól zapewnić tym tablicom lub obiektom nową referencję. Możesz po prostu wykorzystać do tego spread operator. Tak jak wspomniałem już na samym początku. Ten mechanizm, pomimo tego, że w codziennej pracy towarzyszy nam praktycznie cały czas, sprawia bardzo dużo problemów osobom stawiającym swoje pierwsze kroki, a nawet takim osobom, które już zaczęły pracę i coraz bardziej zagłębiają się w tematy programowania i tematy frontendowe. Dlatego postanowiliśmy nagrać o nim odcinek i w najbliższych tygodniach. Też planujemy powtórzyć kilka innych ważnych tematów związanych z JavaScriptem, z frontendem i programowaniem. Traktujcie to jako taką wakacyjną powtórkę przed nowym rokiem szkolnym. Dajcie znać, co sądzicie o takim formacie i o jakich tematach chcielibyście też usłyszeć. Jeśli materiał się wam podobał, to bardzo prosimy o zostawienie kciuka w górę i kliknięcie w subskrybuj, po to, żebyście nie przegapili następnych takich materiałów, które pojawią się na kanale. Dodatkowo będzie nam po prostu bardzo, bardzo miło. A na dzisiaj to już tyle. Serdeczne dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.